Jeszcze chciałabym Wam jeden dać przykład odnośnie właśnie zarażania się pasożytami przez łożysko, gdy kobieta jest w ciąży. Mam taki właśnie przykład też z tej książki odnośnie toksoplazmy. Toksoplazmoza jest to choroba wywoływana na skutek pierwotniaka, jakim jest toksoplazma gondii. I jest bardzo ciekawe jest to, że on się rozprzestrzenia po całym organizmie, wykorzystują metodę ślizgania, więc on się po prostu tak ślizga. I tutaj jest bardzo fajne o tym napisane, że zarażenie płodu toksoplazmami następuje przez łożysko, zazwyczaj przy ostrym stadium infekcji, bodziec znajduje się w strumieniu krwi. Zakażenie płodu w czasie ciąży może nastąpić w każdej fazie. Jeśli zakażenie następuje we wczesnej fazie ciąży, to zmiany są bardzo wyraźne i powodują aborcję, czyli po prostu dziecko po prostu umiera, lub dziecko rodzi się z chroniczną formą toksoplazmozy wrodzonej, która przejawia się obecnością wrodzonych wad rozwojowych, rozlicznych organów, zwłaszcza mózgu i oczu. Czyli podsumowując, jeśli zarażenie tym pasożytem nastąpi w tej pierwszej fazie ciąży, to może dojść po prostu do aborcji, że dziecko samoistnie umrze, albo po prostu dziecko urodzi się z bardzo poważnymi wadami genetycznymi, rozwojowymi, jak na przykład wadami organów, mózgu, oczu i one po prostu po porodzie tak samo umrze. Przy zakażeniu płodu w drugim trymestrze ciąży dziecko rodzi się z pod ostrą fazą toksoplazmozy, przejawiającą się obecnością u dziecka zapalenia mózgu czy opon mózgowych, zapaleniem tęczówki, naczyniówki czy siatkówki. A jeżeli zakażenie płodu ma miejsce w ostatnim trymestrze ciąży, to dziecko rodzi się z oznakami ostrej toksoplazmozy, wysypka, żółtaczka, albo zakażeniem narządów wewnętrznych, jak jelit, wątroby i serca. Także widzicie, że zarażanie się pasożytami od matki do płodu jest bardzo popularne, w wielu książkach o tym wyczytacie, o tym się nam niestety nie mówi. Tak, i to jest niestety bardzo smutne, bo bardzo się często kobiety zastanawiają, dlaczego nie może zajść w ciążę, dlaczego ciągle kobieta poroni, albo gdy dziecko się już kobieta zajdzie w ciążę, już się urodzi to dziecko, to potem się coś dzieje i to dziecko też umiera. A gdyby może właśnie zbadać mamę na obecność pasożytów, zrobić jej porządny biorezonans, to może by właśnie z niego wyszło, że kobieta ma na przykład toksoplazmę i wystarczyłoby się oczyścić pięknie ten organizm i wtedy on by był silny, żeby utrzymać kolejną ciążę, no i wtedy wiadomo, gdy nie ma toksoplazmy, to już bez problemu by można było zajść w ciążę. I to jest chodzi o to, że trzeba się oczyszczać, odrobaczać, żeby organizm był oczyszczony, wtedy odporność działa na najwyższych obrotach, organizm funkcjonuje bardzo dobrze, bo nie ma żadnych przeszkód, żadnych innych organizmów, czyli pasożytów, którzy nas zjadają z naszych pokarmów i zabierają nam siłę.